So what do I do? There's money behind this operation. You won't be paid as a regular cop, but there's a bonus involved. Tax-free. We can't conceal that you were a trainee. You'll be convicted of a crime. We're thinking a guilty plea to assault and battery would make sense. Given your nature? You'd do enough jail time to convince anyone this is no setup. You'd be on probation, see a court-ordered shrink, the whole nine yards. You want to serve the Commonwealth, this is your chance. We need you, pal. You've already pretended to be a Costigan from South Boston. Every weekend, Sergeant. Perfect. Do it again. For me. Leonardo! To znaczy... Leonardo! Nie ten! Tak, to jest najbardziej znany Leonardo świata, a przy tym najbogatszy, według wielu najprzystojniejszy, najbardziej utalentowany i w ogóle lepszy niż Nutella. Wszyscy się co do tego zgadzają, no może prawie wszyscy. Decydenci z Amerykańskiej Akademii Filmowej jakoś od lat pomijają naszego bohatera, którego oscarowe przygody stały się znanym i lubianym tematem memów. A przecież jest kilka ról, za które DiCaprio mógłby, a czasem wręcz powinien dostać Oscara. Czy wśród nich znalazło się miejsce dla zjawy? Zobaczcie sami. A co jeśli groźny morderca ucieka z więzienia, z którego nie da się uciec? Kino uwielbia takie tematy. W Wyspie Tajemnic więzienie dla psychicznie chorych przestępców znajduje się ponadto na wyspie, co jeszcze mocniej podsyca suspens i mroczną atmosferę. Śledztwo w sprawie domniemanej ucieczki prowadzi grany przez DiCaprio Teddy, który docierając na wyspę zostaje odcięty od świata ze względu na huragan. Trudno o bardziej klaustrofobiczną sytuację. Bohater musi rozwiązać trapiącą go zagadkę, a przy okazji nie oszaleć w towarzystwie obłąkańców czyhających na najmniejszy błąd przedstawicieli prawa. W Wyspie Tajemnic DiCaprio udowadnia, że czuje prawidła rządzące filmem gatunkowym. W tym świetnym thrillerze Martina Scorsese buduje precyzyjną, choć jednocześnie niejednoznaczną rolę, potęgując napięcie i niepokój względem ekranowych wydarzeń. Zarówno aktorstwo, jak i sam film tworzą tutaj prawdziwą Wyspę Tajemnic. Był taki czas, kiedy Leo nie był uznawany za jednego z najlepszych aktorów świata. Był to czas przed tym, zanim został idolem nastolatek po roli w Titanicu. Był to oczywiście początek jego kariery. Każdy wybitny aktor ma rolę, która sprawia, że wybija się i pokazuje światu swój talent. Dla Leo taką rolą była kreacja upośledzonego brata tytułowego bohatera w filmie Lasse Hallströma. Nastoletni wówczas DiCaprio wiernie ukazał na ekranie postać opóźnionego w rozwoju chłopca, skutecznie unikając karykatury. Rola była realistyczna i poruszająca, a co za tym idzie, zapewniła mu pierwszą w karierze nominację do Oscara. Spokojnie możemy ją stawiać w jednym rzędzie z podobnymi tematycznie rolami Shona Penna w filmie Sam, czy Dustina Hoffmana w Rain Manie. W Infiltracji mamy do czynienia z grą na dwa fronty. Matt Damon gra tutaj mafijnego informatora, który pracuje dla policji, a DiCaprio wciela się w postać tajnego agenta, który dostaje zadanie rozszyfrowania mafijnej siatki. Kto kogo pierwszy zdemaskuje? Oto się tutaj rozchodzi. Infiltracja okazuje się precyzyjnie rozplanowanym kryminałem, w którym gorąca dramaturgia stanowi największy atut. Zadowalający efekt końcowy nie byłby możliwy bez aktorów wspierających tę misterną konstrukcję. DiCaprio świetnie oddaje na ekranie etyczno-moralny kryzys związany z podwójnym życiem, a jego obawa przed mafijną demaskacją zostaje wygrana tak namacalnie, że udziela się również widzowi. Aktor kreuje postać, która robi niezwykłe rzeczy, ale która pozostaje zwykłym człowiekiem i przez to widzowi łatwo się z nią utożsamić. Trudna, świetna rola. Jedna z najbardziej szalonych i energicznych ról w karierze DiCaprio. Spotkania Leo z Martinem Scorsese zawsze owocowały świetnymi kreacjami, ale ta była wyjątkowa. Makler giełdowy Jordan Belfort został ukazany z dystansem. Zabawnie, a jednocześnie tragicznie. Jego droga na szczyt i upadek jednocześnie bawiły, fascynowały, a momentami wywoływały moralną odrazę. DiCaprio trzymał na sobie cały film jako protagonista i narrator i trzeba przyznać, że wyśmienicie poprowadził widownię przez 3-godzinną dziką imprezę. Z tego festiwalu hedonizmu i wielkich pieniędzy po prostu nie chciało się wychodzić. Szkoda, że mimo zdobycia Złotego Globu znów obyło się bez Oscara. Czy
Czy rola w Zjawie przyniesie DiCaprio wymarzonego Oscara? Wszystko na to wskazuje, bo aktor odsłania tutaj zupełnie inne oblicze. W przeciwieństwie do poprzednich ról, w Zjawie gra przede wszystkim mową ciała, a specyfika roli wymaga od niego zręczności fizycznej. W filmie DiCaprio wciela się w postać Hugh Glassa, słynnego podróżnika i trapera. Podczas jednej z niebezpiecznych wypraw, Glass zostaje brutalnie zaatakowany przez niedźwiedzia. Bohater uchodzi z życiem, ale potraktowany jako zbyteczny ciężar, zostaje porzucony przez pozostałych członków wędrówki. Mężczyzna nie tylko walczy o przetrwanie w ciężkich warunkach atmosferycznych, ale również szuka zemsty na zdrajcy, który bezkarnie porzucił go na pastwę losu. W Zjawie DiCaprio pokazuje, że nawet gdy mówi niewiele, wspaniale gra ciałem. W jego oczach widać determinację. Aktor świetnie oddaje przeszywający ból. Trudno mu nie kibicować, gdy z taką niezłomnością walczy o życie w warunkach, w których reszta śmiertelników leżałaby już dawno pod zaspą śniegu. Po takiej lekcji survivalu zimowa wyprawa na rysy to pryszcz w porównaniu ze spartańskimi warunkami panującymi na planie Zjawy. W drodze do szczęścia sama Mendesa, DiCaprio zaprezentował jedną z najpoważniejszych ról w karierze. Akcja rozgrywa się na amerykańskich przedmieściach w latach 50. XX wieku, a całość opowiada o losach młodego, lecz znudzonego sobą małżeństwa, które łapie się wszystkich sposobów, by jakoś przetrwać ten paraliż. Na planie drogi do szczęścia, po kilkunastu latach od słynnego Titanica, spotkali się symbolicznie Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. Ten drugi wybitnie wykreował na ekranie postać mężczyzny pogrążającego się stopniowo w życiowej rutynie, odchodzącego od marzeń, bądź nie mającego odwagi ich realizować. Para stworzyła w filmie portret małżeństwa, które zamiast urzeczywistniać ambicje, staje w miejscu, uruchamiając tym samym lawinę frustracji. Mimo że akcja filmu rozgrywa się w latach 50., to dotyka uniwersalnych tematów, wielokrotnie trafiając w sedno ludzkich relacji. I jak na dramat przystało, jest popisem aktorskiego kunsztu. Fakt, że właśnie ta rola znalazła się na pierwszym miejscu, nie oznacza, że jest zdecydowanie i bezsprzecznie najlepsza. Jako że DiCaprio to aktor trzymający wyjątkowo równy poziom i potrafiący oddać na ekranie najrozmaitsze aspekty ludzkiego charakteru. I właśnie rola w Django jest w jego filmografii wyjątkowa. Po raz pierwszy gra tu czarny charakter, odgrywa postać, która przeraża, ale przy tym jest nieco groteskowa. Jednak DiCaprio sprawia, że groteska nie przechodzi w parodię, lecz pozostaje elektryzującym pastiszem. Brutalny i bezwzględny plantator bawełny z południa to postać drugoplanowa, lecz każde jego pojawienie się na ekranie w filmie Tarantino przesłania głównych bohaterów. Leo dał z siebie wiele w tej roli. Co ciekawe, w jednej ze scen autentycznie rozciął sobie rękę, lecz nie przerwał ujęcia i grał dalej. To dopiero poświęcenie. I pomyśleć, że za Django nie otrzymał nawet nominacji do Oscara. Czy po latach Leonardo w końcu zostanie doceniony i otrzyma statuetkę Akademii za Zjawę? Tego dowiemy się już niebawem. A tymczasem zapraszamy Was na nasz fanpage na Facebooku, gdzie w sądzie pytamy, którą rolę DiCaprio uważacie za najlepszą. A także na naszego bloga, gdzie pojawiła się recenzja Zjawy. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, bo kolejne filmowe notatki już wkrótce. Do zobaczenia!